Ta-dam. Taki bajerek. Zobaczę jeszcze Discorda, czy nic nie piszecie w międzyczasie tak zwanym. Takie coś. Okej, tam muszę przesunąć tą kamerę całą. O. Coś tu piszecie chyba, albo po prostu... O dobra, nie ma, nic nie piszecie. No, takie coś kupiłem. Rozpakujmy to od razu. Czyli co, do rozpakowania skalpera, bo tu potrzebuję skalper? Nie, na szczęście chyba nie. Dwa razy chyba nie będziemy go otwierać. I dodatkowe ostrze, nie wiem czy ja kiedykolwiek zużyję. Ale no. Co my tu mamy? Tutaj mamy etui, że tak powiem. Nie wiem jak to działa. No ale chodź pies. Chodź. Chodź tu, chodź, chodź. Tyle powiększę chyba. O, tak lepiej widać. Tu jest na pewno zatyczka, żeby się nie skaleczyć później. Tu mamy... Harry, pospokój się. Na dole mam ten. Na dole mam lampę do zabijania owadów. Chodź pies, sprawdźmy skalpel. To narzeczona się tym zajmie. Lekarz weterynarii. Wiecie co, mam na dole ten. Lampę do zabijania owadów. I ona strasznie głośno strzela. Jak... Zresztą pamiętacie, jak był temat, nie? Że miałem pełno komarów, much. I zamawialiśmy lampę, czy tam ja zamawiałem. Więc no działa, to teraz sprawdza się. Ale powiem wam, że ten... że głośno strasznie zabija te komary, nie? I pies się boi tego niestety. No ale cóż, no jest... I co tu jest jeszcze za schowek? Tutaj jest coś napisane. Że tu... Aha, że tu może się wymienia te ostrza. Aha, tu się wrzuca chyba zużyte. Dobra, ej, o co tu chodzi? Tutaj jest jakiś kolec. Czy ktoś wie, jak to działa? Na zużyte skalpele, no właśnie. Dobra, wsypię sobie tutaj. Zakładam, że powinno się tu wsypać te skalpele, przynajmniej te, które już raz otworzę. Jeden ma takie nacięcie. A inne nie mają. O co tu chodzi? Jeden ma taką... puste w środku, że tak powiem. Kurde, może trzeba przeczytać. Igła, coś tam, coś tam. Ej, czy ja tam coś było? Na tym tutaj etui? Nie. Nic konkretnego. Dobra, na basie od razu nie okuje tym, nie? O, tak się rozkręca. Tak się wkłada do... O, i się skręca. Czy to goli? Słuchajcie, no chyba goli, nie? Ale... Wow. No, powiem wam, że to jest skalpel. Strach tego używać, kurczę. I co? I takim skalpelem możemy sobie na przykład tutaj taki drucik, zobaczmy. Wow, ale ostre. Dosłownie go uciąłem. Wiem, że nie widzicie, bo jest kurczę, aż za daleko ta kamera. Kiedyś zrobię z tą kamerą porządek, że będzie w końcu tak jak trzeba. Ale no, powiem wam, że jest sztos, nie? Dobra, nie kombinuję, bo się przetnę na pewno. No, spoko, przyda nam się. I co? I tutaj się zakłada to, tak? Jako osłonkę.
w dowolny sposób nawet. A tu? Co to jest? Tutaj? Nie wiem. Po prostu. Dlatego polecałem Olfa. Trzeba uważać. Dzięki, Misiek. Jak coś będzie na ciebie, nie? Będziesz mógł mieć mnie na sumieniu. Dobra, teraz tak. Te skalpele tu. Te pełne też. One chyba niczym nie różnią, nie? I tu jest ta igła. Spoko. Fajne z tymi zużytymi skalpelami. Kurczę. Wymyślili to nieźle. I co? I tutaj można to... Aha, bo to jest chyba po to, żeby sobie to przypiąć. Czy coś... Żeby to nie latało. Tutaj jest narysowane, jak to trzymać. W ten sposób chyba trzeba, o, jakoś... Tutaj, o, jest, tak. Tyk. Tak trzeba trzymać. O, i się trzyma. No. Niezły. Niezła rzecz. Dobra, no to mamy to. Widzicie, jaki kurczę święty Mikołaj przyszedł? Była wypłata po prostu, nie? Albo inaczej. Koniec miesiąca się zbliża, trzeba było z podatkami uciec. Wiecie, jak jest, nie? Dobra. To co? Ja myślę, że możemy zacząć... Moglibyśmy zacząć coś robić, nie? Tego zespołu grzewczego nie będziemy zmieniać, ale na przykład zamontujemy sobie ten statyw na Hot Aira. Wezmę tylko śrubokręt.